Nauczyciele to grupa zawodowa o szczególnym uroku. Wystarczy, że usłyszymy krótki, ale za to bogaty w swojej treści komunikat. Wyciągnijcie karteczki. Pytanie: czy ja wam przeszkadzam? Albo wyrok: nie ma dla ciebie ratunku. A od razu pojawia się obraz pani w okularach przy tablicy szkolnej. Po latach niektóre z tych scenek wspominamy z nostalgią. Potwierdzają to urzędnicy suwalskiego ratusza. Z wypowiedzi pracowników Urzędu Miejskiego można wysnuć wniosek, że szkoła to nie tylko nerwowe chwile w poszukiwaniu podręcznika, do którego moglibyśmy zajrzeć tuż przed klasówką, czy próby przyswojenia materiału w 3 sekundy. Niektórzy bywali, delikatnie mówiąc, niesforni i swym belfrom dokładali tylko siwych włosów na głowę. Nasze lekcje były pełne radości, pełne pozytywnych emocji. Nigdy nauczyciele w żaden sposób nie dawali nam się we znaki. Pewnie w drugą stronę było trochę gorzej, bo byliśmy dość taką rozbrykaną klasą. Najlepszym tym okresem wspomnień z lat szkolnych jest cały okres liceum ogólnokształcącego, trzeciego liceum ogólnokształcącego w Sywałkach, do którego miałem przyjemność i zaszczyt uczęszczać. I tymi wspomnieniami najlepszymi są zdecydowanie ludzie, których tam poznałem. Jeżeli chodzi o nauczycieli, wydaje mi się, że chyba raczej zawsze byłem przez nich lubiany. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak było. Nigdy raczej im się we znaki za bardzo nie dawałem, więc te kontakty zawsze były dobre. Zawsze też byłem w tym prezydium klasy, czyli z stanowiska skarbnika bądź gospodarza. To tam, gdzie ja się zawsze obracałem, więc też ten kontakt z nauczycielami był też na takiej trochę innej stopie, bo zasiadałem w tym samorządzie uczniowskim. Także zawsze mieliśmy dobre kontakty, zdecydowanie dobre kontakty z wychowawcą panem Marcinem Hościłowiczem, zdecydowanie dobre kontakty z panem Jackiem Kwietniem, który uczył nas geografii. Także miło akurat wspominam tych dwóch nauczycieli. Tak jak zresztą i wszystkich innych. Jeżeli padało hasło, że idziemy na wagary, to ani jedna osoba nie zostawała w klasie i ta klasa cała po prostu na te wagary szła, więc jeżeli chodzi o naszą solidarność klasową, to na pewno musieli się z tym zawsze nasi nauczyciele mierzyć. I tutaj to bez dwóch zdań, bo zawsze każdy za każdym stawał murem. Ulubieni nauczyciele Radosława Rendy z Ochrony Środowiska, absolwenta pierwszego LO, to pani Pawłowska, nauczycielka łaciny, pani Otłask, nauczycielka historii, pani Szymkowska, nauczycielka matematyki. Długo, długo by wymieniać. Talent do przekazywania wiedzy, moim zdaniem. Pozytywne podejście do ucznia. Myślę, że te cechy są najważniejsze. Grzegorz Żukowski z Wydziału Spraw Obywatelskich najmilej wspomina czasy szkoły podstawowej, szczególnie zajęcia sportowe oraz lekcje języka polskiego. Już nazwiska uleciały, bo to już naprawdę było, bo później inne szkoły były, także już się nie pamięta tych najwcześniejszych lat szkoły podstawowej. A była to szkoła podstawowa nr 6 w Suwałkach. Zajęcia pozalekcyjne oczywiście były, no się wspomina szczególnie zajęcia sportowe, bo bardzo lubiłem grać piłkę nożną, siatkówkę, czyli zajęcia pozalekcyjne na boisku. Spędzaliśmy czas do późnych godzin wieczornych. Czym się odznaczał ten nauczyciel, o którym pan wspomniał? No po prostu z takim podejściem do ucznia, serdecznym wytłumaczeniem, prawda, jak ktoś czegoś nie rozumiał, nie jakieś, prawda, tam ponaglenia, tak delikatnie po prostu. Myślę, że to miało duży wpływ na naukę. Trudne, ale cenne chwile na lekcjach języka angielskiego w czwartym liceum ogólnokształcącym przeżywała też sekretarka prezydenta. Pani z angielskiego, najbardziej surowa, pani Monika Baranowska. To tak najbardziej surowa, najbardziej wymagająca, ale ogólnie dobrze ją wspominam. Spora część urzędników miejskich nauki pobierała poza Suwałkami. Agnieszka Szyszko, pełnomocnik organizacji pozarządowych, uczyła się w liceum w Olecku. I jak sama twierdzi, miała wyjątkowe szczęście, ponieważ trafiła tam na polonistkę Janinę Lonarczyk. Ona była osobą bardzo wymagającą. Zaskakiwała także na początku, na przykład w pierwszej klasie, nigdy nie stawiała wysokich ocen. Zawsze trzeba było sobie bardzo zasłużyć, a była też bardzo sprawiedliwa. Natomiast gdy już staliśmy się prawie dorośli w tych ostatnich klasach ogólniaka, to rzeczywiście pozwalała na to, żebyśmy czytali takie książki, jakie nam się podobało, żebyśmy mogli się o tym swobodnie wypowiadać. Zachęcała nas do czytania. Do dzisiaj ją bardzo, bardzo dobrze wspominam. Jakie cechy u pedagogów najbardziej imponują Irenie Surażyńskiej z Wydziału Inwestycji? Przyznam szczerze, że byłam tak zdyscyplinowana, że zawsze mnie się to podobało, że ktoś potrafi kogoś rozbawić i coś zabawnego głośno powiedzieć. To mi się bardzo podobało. Pani Irena oczywiście postanowiła nas wykorzystać, ale uczyniła to w jak najlepszej wierze. Z okazji Dnia Edukacji życzę wszystkim pedagogom dużo cierpliwości, życzliwości, wyrozumiałości, no i dużo zdrowia i wszystkiego, co może
pomóc im w pracy i w życiu osobistym. My również pod tymi życzeniami się podpisujemy.